Nieznany epizod Tułaczki Piłsudskiego, romans z Zinaidą Gipius i polowania na foki na wyspie Wolin. Ryszard Kapuściński powiedział: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. Po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego po aresztowaniu w 1900 roku Józef Piłsudski musiał ponownie emigrować, oszukiwany przez całą carską ochronę. Po krótkim pobycie w Londynie zdecydował się być bliżej kraju. Tą wybór padł na Szczecin, leżący na rubieżach Cesarstwa Niemieckiego. Mamy rok 1903. Józef Piłsudski zamieszkał na Arndtplatz w okolicach Strasse, dzisiejszej Wojska Polskiego. Jednym z gwiaździstych placów Szczecina, usytuowanym na obszarze osiedli północnego Śródmieścia. Plac ten nosił przedwojenną nazwę na część Ernsta Morica Arnta, niemieckiego literata i delegata do frankfurckiego parlamentu. Piłsudski wynajął dwukondygnacyjny budynek gospodarczy w willi tajnego radcy państwowego Delbrica. Warto wspomnieć kilka słów o tym wspaniałym budynku, zaprojektowany przez architekta C.J. Dekera. W 1876 roku willa była jedną z pierwszych powstałych na obrzeżach dawnej twierdzy. Budynek został do udany, oddany do użytku w 1877 roku. W 1884 roku dokonano rozbudowy, donając do niego wozownię, a rok później, zgodnie z projektem Alberta Millera, powstał dwukondygnacyjny budynek gospodarczy z wiewyczką. Willa, w której mieszkał marszałek, istnieje do dziś, a jest to willa Lustige Ejer, której teraz mieści się restauracja. Dziwne, że w polskim Szczecinie przyjęła się ta niemiecka nazwa. Restauracja do dziś kultywuje pamięć marszałka, oferując w karcie dań sanacyjne menu. W menu można znaleźć Zupę piłsudskiego, czyli intensywną zupę gulaszową, wzbogaconą o pikantne przyprawy, nawiązując do odwagi i siły marszałka, czy pierogi śmigłego, tradycyjne pierogi z mięsem wieprzowym i wołowym, podawane skarmelizowaną cebulką i śmietaną. Upamiętniające postać marszałka Edwarda Rydza śmigłego. Moim ulubionym daniem jest sałatka Sławojka a jest to świeża sałata z rukolą, pomidorkami koktajlowymi, kawałkami sera pleśniowego i orzechami włoskimi. Skropiona jest lekkim winegretem i jest hołdem dla polityka Sławoja Składkowskiego. A wszystko możemy popić piwem legionowym. Dzisiaj w miejscu, w którym mieszkał, znajduje się również pomnik marszałka, autorstwa Bogdana Ronin-Walkowskiego, który był projektantem i wykonawcą pomnika. Czecińska Stocznia Remontowa Gryfia dokonała odlewu, natomiast Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta wykonał całość otoczenia pomnika. Pomnik odsłonięto 19 marca 2000 roku, ale bardzo późno. Brązowe popiersie o wysokości 96 cm umieszczone jest na cokole z czerwonego granitu dwumetrowym cokole. Na przodzie cokołu umieszczony jest napis i Józef Piłsudski 1867-1935. Podczas gdy mieszkał w Szczecinie, miał romans. Zinaida Gipius była o dwa lata młodsza od Józefa Piłsudskiego. Urodziła się 8 listopada 1869 roku w Bielowie guberni tulskiej, wzrosyfikowanej niemieckiej rodzinie szlacheckiej. Jej ojciec, Nikołaj Romanowicz-Gipius, był znanym prawnikiem i pełnił funkcję Oberprokuratura Senatu Rządzącego. Od najmłodszych lat Zinaida wykazywała zainteresowanie poezją, zaczynając pisać wiersze już w wieku siedmiu lat. Po śmierci ojca, Anastazja Gipsius, jej matka wyjechała z dziećmi do Szczecina, aby uniknąć ewentualnej gruźlicy, która zabrała życie Nikołaja. Zamieszkali w okolicach dzisiejszego Szczecin Zdroje, bo tam były możliwości sanatoryjne. W Szczecinie Zinajda poznała Dimitrija Mereszkowskiego, co zapoczątkowało jej literacką karierę. W późniejszych latach Gipius związała się z kółkiem Petera Digilewa, które działało wokół czasopisma Świat Sztuki, gdzie publikowała swoje pierwsze krytyki literackie. Pozostawała również w kontakcie z członkami zagranicznego Związku Socjalistów Polskich, między innymi ze Stanisławem Mendelsonem. W międzyczasie Józef Piłsudski, pracując jako redaktor naczelny Robotnika i uczestnicząc w obradach Centralnego Komitetu Wykonawczego, spotkał Stanisława Mendelsona, który przedstawił mu Zinajdę Gipius. Romans między Piłsudskim a Gipius budzi kontrowersje wśród historyków, którzy spierają się o to, kto był autem listów do kochanej dzidzi. Istnieją dowody sugerujące, że nadawcą mógł być sam Piłsudski, jednak inni badacze wskazują na możliwość, że listy wysyłał jego brat Jan. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii jest przedmiotem dyskusji w kręgach historycznych. Zinaida Giptius uznana rosyjska pisarka i poetka epoki srebrnego wieku, symbolistka oraz krytyk literacki, zmarła w Paryżu w 1945 roku. Była ona również aktywną organizatorką życia kulturalnego swojej epoki. Jej twórczość przyczyniła się do kształtowania literackiej i intelektualnej sceny Rosji na przełomie XIX i XX wieku. W swoim wierszu Ognisty Pocałunek pisała Miłość. Do polskiego, szalonego rewolucjonisty co może być dowodem na ich romans. Ognisty pocałunek wiatru, chłód poetka i przywódca losów dwóch. W rewolucji i miłości pośród burzy ich serca biją razem, jak jeden duch to fragment tego wiersza. W okresie przełomu XIX i XX wieku, Bałtycka wyspa Wolin pozostawała enklawą dzikiej przyrody oraz tradycji polowań na foki. Mimo ewolucji społecznych i politycznych realiów tamtych czasów, Józef Piłsudski latem odwiedził wyspę w towarzystwie swojej ukochanej rosyjskiej poetki, Zinaidy Gipius, mieszkając w Szczecinie, oddalonym tylko 100 km od Wolina. Tak więc, latem 1903 roku, wziął udział w polowaniu na foki. Nadmienić należy, że pochodził z rodziny o długoletnich tradycjach myśliwskich. Gdzie polowania stanowiły istotną część życia. Od młodości pasjonował się polowaniem, a jego hobby obejmowało strzelanie do niedźwiedzi w okolicach odległego 60 km od Wilna rodzinnego majątku Zułów. Kiedy został gościem rządu japońskiego podczas podróży morskiej na Daleki Wschód, miał okazję poznać także polowanie na krowy morskie. To spotkanie z dziką przyrodą i życiem na moczu. Wzmocniło jego zamiłowanie do przygód i polowa. Na Wyspie Wolin Piłsudski dołączył do miejscowych łowców, i chociaż nie było, dla niego, nie było to dla niego nowe doświadczenie, to specyficzna atmosfera wyspy sprawiła, że przeżycie to było dla niego wyjątkowe. Czas polowa nie tylko doskonalił swoje umiejętności myśliwskie, ale także zbliżył się do mieszkańców, poznając ich tradycje. Wspólne chwile spędzone na morzu i rozmowy przy ognisku, przy oprawianiu fok pozwoliły mu lepiej zrozumieć życie i kulturę tę, tej bałtyckiej społeczności. I kto wie, czy nie przyczyniły się w decyzji o budowie portu w Gdyni. W trakcie tego polowania doszło do dramatycznego incydentu. Późniejszy marszałek stanął w obliczu niestety śmiertelnego niebezpieczeństwa, kiedy linka harpunu Owinęła się wokół jego nogi, a on sam wpadł do wody. Nie umiał pływać, no to powiększało trochę dramatyczną sytuację. Z tej beznadziejnej sytuacji jedyną nadzieją była dla Józefa jego ukochana, obecność jego ówczesnej partnerki Zinaidy Gipius, która znana była z wybitnych umiejętności pływackich, które szkoliła na basenie dzisiejszej Arkonce. Bez wahania, Zinaida rzuciła się do ratowania ukochanego, gdy zobaczyła, że tonie. Woda była lodowata, mimo letniej pory. Dodatkowo w okolicy pojawiły się dwa gatunki rekinów bałtyckich rekin ostronosy i rekin mieliznowaty zwiększając jeszcze bardziej ryzyko życia dla obojga. Mimo wszystkich trudności i zagrożeń, Zinaida z odwagą płynęła w stronę tonącego Józefa. Szybko przecięła linkę harpunu, wyciągnęła go z wody ratując mu życie w ostatniej chwili. Szybko znaleźli się na łodzi wśród innych myśliwych. Dla Józefskiego polowanie na foki na wyspie Wolin nie było jedynie formą rekreacji, lecz także okazją do poznawania nowych ludzi i kultur oraz zdobycia kolejnych życiowych doświadczeń. Może na podstawie jego bytności w Wolinie doszedł do wniosku, że należy stworzyć Polskę federacyjną. Ale spotkanie z dziką przyrodą i odległymi terenami wpłynęły także na jego dalsze życie i działalność, dodając nowy rozdział do jego historii jako polskiego przywódcy. Elementy taktyki polowania zostały wykorzystane w strategii budowy polskich sił zbrojnych w latach 1934-1938. Na przykład flota rzeczna na Wiśle i jej idea. To była idea zaczerpnięta z łodzi, które polowały na foki. Polowanie na foki, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się działalnością zupełnie odmienną od działań wojskowych, zawiera wiele elementów, które mogą być zastosowane w budowie taktyki sił zbrojnych. Te założenia kontynuował marszałek Edward Rydz-Śmigły, pisząc w materiałach taktycznych. Polowanie na foki to wyzwanie, które stawia przed myśliwymi wymóg elastyczności oraz umiejętności dostosowywania się do niestałych kaprysów pogody i nieprzewidywalnych zachowań zwierząt. Podobnie w sztuce wojennej, jak i w polowaniu, kluczową rolę odgrywa szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności oraz elastyczność w dostosowywaniu taktyki do aktualnych warunków. W latach 30. XX wieku polska dyplomacja próbowała Bezskutecznie zabiegać u naczelnego Łowczego Rzeszy o zorganizowanie polowania z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa Piłsudskiego, polowania na foki na Wolinie. Odmowa była stanowcza, jak czytamy w piśmie Hermana Geringa do Mościckiego: Drogi Ignacy, z wielkim szacunkiem i troską pragnę zwrócić się do Ciebie w sprawie proponowanego polowania na foki na Wyspie Woli. Jestem zobowiązany poinformować Ciebie, że z przyczyn ekologicznych oraz ze względu na ciągłe zmniejszanie się populacji FOK kategorycznie muszę odmówić organizacji takiego polowania. Naciski ze strony Narodowo-Socjalistycznej Organizacji Ochrony Środowiska oraz faktyczne zmniejszanie się liczby FOK w regionie sprawiają, że jest to działanie nie do zaakceptowania. Przypominam, że naszym obowiązkiem jako stróżów natury jest dbanie o zachowanie równowagi ekosystemów oraz ochrona zagrożonych gatunków. W związku z powyższym zdecydowanie odradzam organizację polowania na foki na wyspie Volin. Jest to nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale również moralna odpowiedzialność za przyszłość naszych ekosystemów i dziedzictwa przyrodniczego III Rzeszy. Proszę również przeprosić starego marszałka w imieniu moim i mojego firera. Z wyrazami szacunku Hermann Gerling, naczelny łowczy Rzeszy. Polowania na foki na Bałtyckiej Wyspie Wolin w przełomie XIX i XX wieku były skomplikowanym i wymagającym procesem, który obejmował wiele technicznych aspektów. Łodzie fokowe, specjalnie zaprojektowane z drewna dla lekkości zwrotności, były używane do przemieszczania się po morzu w poszukiwaniu miejsc, gdzie foki wylegiwały się na plażach lub w skałach. Napędzane silnikami parowymi lub benzynowymi łodzie umożliwiały łowcom szybkie i skuteczne przemieszczanie się wzdłuż webrzegów wyspy. Gdy foki zostały zlokalizowane, łodzie zbliżały się ostrożnie do plaż, starając się nie przestraszyć zwierząt. Następnie, przy użyciu harpunów lub strzel, łowcy próbowali trafić foki z odpowiedniej odległości, unikając zranienia zwierząt. Czasami pozostano także sptynant lub śledzi aby przyciągnąć uwagę fok i zmylić jej co do prawdziwej obecności łowców. Kiedy foki były trafione, łowcy, łowcy używali lin i sieci, aby bezpiecznie podejść do zwierzęcia i zabezpieczyć je na pokładzie łodzi. Często wymagało to dużej siły i zręczności, ponieważ foki były bardzo porne i niebezpieczne dla łowców. Po złowieniu foki były one transportowane z powrotem na ląd, gdzie odbywała się Dalsza obróbka i przygotowanie do konsumpcji lub handlu. Po powrocie na ląd odbywała się uroczysta ceremonia dziękczynienia za zdobycz. Mieszkańcy Wolina składali ofiary morzu, dziękując za dostarczenie pożywienia i opiekę podczas polowania. W ten sposób polowanie na foki na bałtyckiej wyspie było nie tylko aktem zdobywania pożywienia. Ale również integralną częścią kultury i życia społeczności wyspy, wymagającą zarówno umiejętności myśliwskich, jak i zręczności w prowadzeniu łodzi w trudnych warunkach morskich. Ale skąd foki na Wolinie? Foki upatrzyły sobie Bałtycką wyspę Wolin głównie z powodu korzystnych warunków, jakie oferowało to miejsce. Istniejące na wyspie piaszczyste plaże oraz ciepłe prądy u uścia rzeki Odry stanowiły idealne środowisko dla tych morskich ssaków. Piasczyste plaże zapewniały fokom doskonałe miejsce do wylegiwania się i odpoczynku. Dzięki otwartym przestrzeniom foki mogły swobodnie kłaść się na słońcu, ogrzewając swoje ciała i regenerując siły po długich godzinach polowania na morzu. Ponadto te obszary były również łatwe do dostępu zarówno z wody, jak i lądu, co ułatwiało fokom przemieszczanie się między morzem a brzegiem. Ciepłe prądy u ujścia odry były kolejnym czynnikiem, który przyciągał foki na wyspę wolin. Te ciepłe prądy miały nie tylko wpływ na temperaturę wody w okolicy, ale także na dostępność pożywienia. Zwykle wraz z ciepłymi prądami przybywają organizmy planktonowe i drobne ryby. A te drobne ryby stanowią podstawę diety fok. Dzięki obecności prądów, foki mogły łatwo znaleźć pobywienie, co czyniło wyspę Wolin atrakcyjnym miejscem dla tych zwierząt. W rezultacie, połączenie piaszczystych plaż i ciepłych prądów morskich sprawiło, że Bałtycka wyspa była doskonałym środowiskiem życia dla fok, które regularnie odwiedzały to miejsce. W roku 2002 radni miasta Wolina Podjęli starania, aby w mieście z okazji setnej rocznicy pobytu marszałka na wyspie pojawił się jego pomnik w dość prestiżowej lokalizacji, czyli na Wzgórzu Wisielcu. O tej historii również mówi się stosunkowo mało albo wcale. Dlatego na koniec chciałbym przytoczyć tekst Witolda Wanycza z Kuriera Szczecińskiego o nieudanych staraniach wolińskich radnych. Wstrząsające wydarzenia w Katowickiej Radzie Miasta obiegają teraz całą Polskę. Według niepotwierdzonych doniesień, radni Śląscy, chcąc pozbyć się pomnika Józefa Piłsudskiego z terenu Katowic, postanowili przenieść go na wzgórze Wisielców w Wolinie. Światło dzienne ujrzała sprawa dzięki naszemu rozmówcy z katowickiego ratusza, który zdecydował się ujawnić skandaliczne plany władz. Według naszego informatora, radni miasta Katowice, przekonani o niepotrzebności pomnika, postanowili wyrzucić go z miasta. Celem miało być upamiętnienie setnej. Rocznicy pobytu marszałka Piłsudskiego na Wyspie Wolin w 1903 roku. Niezwykle ważnym czynnikiem w całej sprawie okazała się presja ze strony Radnego Porozumienia Centrum, Joachima Dzińskiego, który nie pozostawił suchej nitki na pomniku w Katowicach. Jak twierdzą źródła zbliżone do premiera Leszka Millera, Dziński miał wywrzeć znaczącą presję na rządzących, domagając się przeniesienia pomnika na wzgórze wisielców. Jednakże. Gdy skandal ujrzał światło dzienne dzięki kurierowi szczecińskiemu oraz głośnym protestom środowisk archeologicznych, pomysł przeniesienia pomnika został zatrzymany. Radni katowiccy, stając pod presją opinii publicznej, zdecydowali się na pozostawienie pomnika w mieście. Czy to jednak koniec kontrowersji wokół pomnika Józefa Piłsudskiego? Czy mieszkańcy Wolina zaakceptują fakt, że ich miasto było bliskie stania się nowym domem dla tego symbolicznego dzieła? Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Witold Wanycz, redaktor Kuriera. Drodzy słuchacze, nie wiem w którym momencie zorientowaliście się, że ten podcast jest totalną bzdurą na Prima Aprilis, czyli na dzień 1 kwietnia. Józefa Piłsudskiego nigdy nie było w Szczecinie. Nie mieszkał przy Arndtplatz, choć faktycznie znajduje się tam jego pomnik. Józef Piłsudski nigdy też nie polował na foki na Wyspie Woli, ponieważ już na przełomie XIX czy XX wieku foki były na Wyspie Wolin rzadkością. Nie istnieje restauracja Villa Lustige Eyer i nie ma tych dziwnych potraw, o których opowiadałem. Piłsudski nigdy nie romansował z Zinaidą Gipius, która nigdy nie mieszkała w Szczecinie, choć jest to zacna poetka rosyjska, która, nawiasem mówiąc, była posądzana o liczne romanse. Jeśli chodzi o pomnik Józefa Piłsudskiego w Katowicach, jest to faktycznie pomnik dość kontrowersyjny. I wiele ślązaków nie podoba się to, że pomnik tam jest, choćby dlatego, że Piłsudski bardzo źle obchodził się z bohaterem Śląska, czyli Orfantym. ale pomnik dalej tam stoi. Dalej stoi w Katowicach, w tym samym miejscu. Także dziękuję za wysłuchanie podcastu Prima Aprilisowego, który jest totalną bzdurą. Mam nadzieję, że was rozśmieszył i następny podcast, który nagram, na pewno już nie będzie żartem. Do usłyszenia. Cześć.